Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku i jesteśmy, mam już otwartą drugą lokację, zagubione okopy. I mamy też nowego bohatera, czyli Kevina. Każdą postacią jak gramy, to zdobywa ona poziomy. Im częściej nią gramy, tym większy ma poziom. Ten ma pierwszy, ten ma piąty, a Linda ma ósmy. Najczęściej gram Lindą. No i ogólnie dlatego też tak nie nagrywam tych filmów za wiele, bo to wszystko kręci się wokół tego, żeby jakby ulepszać tych naszych bohaterów poprzez właśnie wybieranie ich na wyprawę. Fajne jest to, że każda taka niby to sama lokacja, ale ona jest trochę zawsze te korytarze są inaczej pokręcone. Zaraz Wam pokażę mapę. No i w tych lokacjach czasami można spotkać. Raz spotkałem psa małego, który był zgubiony, więc go wziąłem do domu. Uratowałem. O, zagubione okopy to jest taka nowa lokacja. I ważne, żeby zbierać tutaj to złoto, za które później można kupić jakieś ulepszenia. W poprzednim filmiku trochę miałem słabą. O, ten żółty to jest słabo dźwięk ustawiony. Ten żółty to jest jakiś mocarz. Trzeba na niego uważać. A te fioletu to jest chyba nas spowalnia. Trzeba tutaj tak właśnie przemknąć. I z każdą taką wyprawą właśnie zdobywamy. O, się zaklinało chłopak. Złoto. To się chyba nazywa morwa, a nie złoto, nie wiem czemu morwa. Chociaż wygląda jak złoto. I potem ulepszamy tę naszą postać. A tutaj na dole jest ten pasek, poziom. O, to chłopaki. O, i dwa razy jeszcze dziabli, no. Ci łucznicy są tacy, że daleka, tak jak ja zresztą teraz z tą Lindą, dlatego ona jest taka fajna. Can the body endure the mind's gamble? O, i zdarzają się często takie zagadki. Po prostu trzeba podjąć decyzję, którą wybrać jak złą. To będzie coś takiego właśnie. No i wychodzimy, po prostu podjęliśmy złą decyzję. Źle wybraliśmy. A mapa jest taka. Są umiejętności właśnie, które zdobyliśmy w międzyczasie. I mapa. To jest kopy 1 z 3, więc po prostu... No, tutaj będzie można się ożywić. Na tych pokonaniach tych chłopów. Jak się uda. To jest taka bomba. O. Nie trafiłem gdzieś. Jeszcze... Ła. Zawsze się z nimi trochę pomęczyć. No i właśnie nie nagrywałem wcześniej, bo te... To właściwie wyglądało podobnie, tylko że inaczej był kształt tych korytarzy. No i czasami się zdobywało. Znaczy, ratowało po prostu jakieś zagubione dusze. No, dzięki tym ulepszeniom też silniejsze ataki. Jednym strzałem, widzicie, temu zabrałem 20. I dzięki temu... O, tu jest obelisk żywotności, który akurat dodaje nam życia. Cały pasek. A ci strzelcy... Trzeba na nich uważać. Ta strzała fioletowa jest... Kurczę. No jest taka, że trochę zabiera nam tego życia. Co tu mamy? A tu mamy na szczęście zdrowie. Rzadko wypadają te butelki. No i dobra, lecę. Zapominam z tego też korzystać z trójkątem. Po prostu uderzamy taką strzałą ognistą. Ona się musi niestety naładować też. Ale z kolei, jak widzicie,
może kilku wrogów na raz pokonać. No i fajnie, nawet to nie nudzi się tak ciągnąć człowieka, żeby jeszcze pozdobywać. Teraz wam pokażę na chwilę obecną, ile tej morwy mamy. 397. Zbierz drewno, żeby było można było zrobić domek dla wilczątka. A właśnie, bo my mamy to, ten pies, co mówię, to jest wilczątko, które w tych poprzednich tunelach właśnie spotkałem. Tam na końcu tuneli był pająk. Już długo nie mogłem go pokonać, musiałem po prostu się uzbroić. Czy nie uzbroić, tylko ulepszyć po prostu naszych... Tu zielone wejście jakieś. O, tu jest po prostu taki portal, do którego można szybko wrócić. Tu na górze przy mapie się pojawiło kółeczko. Jak damy do góry, będziemy w innym miejscu. Tu jest przejście do pewien drugiego poziomu. To on nas przeniesie od razu. No i właśnie tu zdobywamy pierścień znikania. Na pewien czas stań się niewidzialny. I teraz jak R1 naciśniemy, to przez pewien czas będziemy niewidzialni. I on potem ma taki czas odnawiania. No i właśnie jak wrócimy znowu do tych pieczar, no to już będzie inny rozkład. I można też inne rzeczy znaleźć, więc zawsze jest taka ciekawość, co tym razem nam się uda. A przez to, że... O, tu już cała brygada chłopaków. Przez to, że jest... mamy tą morwę zbieraną. Tu jest napisane, że to morwa. To możemy kupić, ulepszyć nasz pancerz, zwiększyć siłę ataku. I dzięki temu dalej dochodzimy w tych krainach. Tam, no, pamiętacie w poprzednim filmie, jak po paru tam ciosach mnie pokonali. A jak wracamy, to czasami jest jakaś historia. Tu kolejny. Mamy szybkość chyba chodzenia. Jakaś historia jest opowiadana, fabuła. Ogólnie właśnie ten Kevin, którego tam teraz mamy, w międzyczasie chciał bardzo też wyruszyć na wyprawę, ale mama go nie chciała prosić i uciekł z domu. Ale jak wrócił, okazało się, że przyniósł worek złota i dzięki temu jakby udowodnił, że jest gotowy już, żeby pójść na wyprawę. No i teraz można już chodzić, aczkolwiek... No nie wiem, jakoś ta możliwość strzelania z odległości powoduje, że często chodzę właśnie Lindą. A jak zobaczycie zresztą filmiki na YouTubie, to ona jest bardzo popularna jako taka ostatnia. Czyli widocznie jedna z lepszych bohaterek. A Kevinem, no... Widzicie? I teraz jakby patrzę na mapę, całą przeszedłem i żeby tam się nie wracać, to przytrzymuję do góry. I mi od razu tu przenosi, idę tu i wchodzę na drugi poziom. Na każdym takiej krainie na końcu właśnie jest boss. Poprzednio był pająk. No i w sumie potem dopiero odkryłem, żeby się nie skupiać na... nie skupiać na tych wrogach wokół niego, tylko na samym pająku. Można powiedzieć, że taki boss. I jak pająka pokonamy... Znaczy, żeby strzelać po prostu do pająka. No a Linda dodatkowo może właśnie strzelać... Jak wziąłem tego Johna, ten mówi. I tak zresztą. No to on nie mógł tak na odległość. Musiał podejść do tego pająka, bo po prostu trudniej. O, i tu jest taki ogr, który może takim młotem wziąć. O, boom. Ale niestety Polak. Czasami, o, i widzicie jeszcze taki pasek koło mojej postaci. To jest taka super zdolność, jak pokonam odpowiednią ilość wrogów.
to mogę nacisnąć L2 i wtedy szybciej strzela. No i teraz tu jest takie szybsze strzelanie. To właśnie tego pająka używałem. Które to... No, trzeba tą zdolność ulepszać i ona po prostu dłużej wtedy trwa. Początkowo to jest tak... Nie za bardzo, nie? No ale znajdujemy właśnie o... Przeklęta mikstura życia, która dodaje życie, ale zawsze to jest jakimś kosztem. Wszystko, co jest tam w jakiś sposób przeklęte, no to jest to jakimś kosztem. Jeszcze jest taka jedna opcja, że jak stanę za drzwiami, to oni nie przechodzą przez te drzwi. Czasami to wykorzystywałem w taki sposób, że jak jakiś silny przeciwnik był, to po prostu wciągnąłem go do tych drzwi. O, drewno znaleźliśmy. Dla wilczka. Będziemy musieli budować budę, czyli jak wrócimy, to prawdopodobnie będzie scenka, jak to budujemy budę dla wilczka. Ja nie biorę tego daru. Ten duży jest... No. Mocarz! O, jeszcze mnie tutaj przywalił. No, żebym ja tu zdążył to przejść. Dobrze, i teraz tutaj jakieś życie by się przydało naprawdę. Bo nie mamy go za dużo. Jak widzicie, nie za dużo też go wypada. Ale czasami są jakieś błogosławieństwa. Magiczny kamień, który zadaje obrażenia wrogu. A, bo ja tam tego w sumie nie wykorzystałem. Ale patrzcie, mam teraz magiczny kamień i on przez pewien czas zadaje obrażenia. Aczkolwiek... No teraz muszę poczekać, widzicie, 24 sekundy, żeby się znowu odnowił i żebym mógł znowu z niego skorzystać, więc... Zależy, trzeba po prostu... O, tu jest taki czarodziej, który takie niebieskie kulki wyczarowuje. Najlepiej by było go w miarę szybko i życie wyrzucił, super. W miarę szybko pokonać, więc mamy trochę życia, możemy iść dalej śmiało. Teraz pewnie będziemy przechodzić do kolejnej krainy. I czasami po prostu można sobie tak uruchomić grę na chwilę i przejść się po takiej planszy, pozdobywać. To się właśnie o tyle nie nuci, że zawsze jest inaczej, no. I to poczucie, że się zdobywa tą morwę, pieniądze. Czemu to się nie było to wyjaśnione, ale jakoś nie skumałem, czemu to jest morwa. No i oj, duży. Wiem, że mu to nie zawiera, więc ja mu tą strzał zabieram. Ja trochę taki duży zasięg tym uderzeniem, dlatego to tak się też dzieje. Złoko tu brygada, człowiek. Trzeba właśnie robić takie podjazdy, aczkolwiek... Nie wiem, czy to jest dobre słowo, aczkolwiek... Jak się gra Johnem, to jest to taki bardziej wojownik. I on po prostu... Oni tu wzięli. Pięć. On po prostu biegnie i nie trzeba tak się odsuwać z tym strzelaniem. Są też czasami tutaj takie zagadki. Tutaj takie coś. Żebym doszedł do tej zagadki, panie. Dlatego wtedy trzeba po prostu odejść. I na spokojnie ich sobie odprowadzić.
6. Nie ma tu czegoś takiego jak, nie wiem, sklep. Widzicie, oni mnie wszyscy nie gonią. Ale trzeba uważać na te wszelkie uderzenia. No i tym na przykład na wszystkich poszło. Ale mam 30 życia i teraz by się przydało dostać jakieś... O, widzicie, kulkę użyłem. Tu mamy teleport. Może za tamtym niebieskim będzie jakieś zdrowie. Sklep. I liczę na to, że coś wypadnie z tych kufelków. Mamy różne rzeczy. Miecz. Podwójne obrażenia. Ale kupmy to. Czy można to kupić? Ej, nawet nie zwróciłem uwagi, gdzie ja tutaj dostałem życie. Może to potem przeanalizuję sobie na filmie, gdzie ja tu dostałem życie, nie zauważyłem. Dobra. Wow. Patrzcie, bierzemy takiego misia. Idziemy tu. A on bidulek tu jedzie. A my go tutaj zabrzmi. Rozciachamy i po nim. Więc... Może gdzieś tam wypadło. Z jakiegoś kufelka. Tu jeszcze jest przejście. Ale jeszcze bym chciał wam pokazać tamto. Tajemnicze zielone kółko. To jest taki teleport, który przenosi do innej jakby części mapy. I coś tam zawsze, jakieś skarby są, nie? A tu życie, proszę. Życie i tu wymagany klejnot. No czasami z nich wypadają właśnie takie klejnoty i dzięki nim można otwierać takie skrzynki. Ale rzadko to wypada, ale tu widzę, że jest jakiś znowu obelisk. Jest taka bomba. Jeszcze po co się tutaj... O, i dostaliśmy właśnie poziom. Teraz ucieknę, żeby tego psa... On jest jakiś mocarny, ale też nie jest słaby. Właśnie trzeba trochę to życie szanować. On tworzy nowych wrogów. O, i tu właśnie zdobyliśmy klejnot. Teraz jak pójdziemy na tego kuferka, to będziemy mogli to... Drugi klejnot, który dostaliśmy. Nie mogę otworzyć, z tego wypadają złoto, znaczy ta morwa, albo czasami... O, widzę, że mam zdolność też. Pewnie nazbieraliśmy. W takiej wyprawie można trochę przynieść skarbów. No i ważne to jest, jak długo się uda nam przeżyć. Więc zobaczmy jeszcze tu, co jest. Dobra, mamy tą zdolność, mamy poziom. Oj. No szybko można je... Może tracić życie, widzę, więc... No i coś wypuścił. Opuść klejnot. Aha, i teraz dostaliśmy klejnot. Zdolność, mapa, umiejętność. I tu właśnie możemy sobie dodać teraz umiejętność. Widziałem, że ludzie to używają często. Więc wydobądź z instrumentu dźwięk, by ogłuszyć wszystkich wrogów
pobliżu. Czyli L1 albo L1 i 13 sekund się musi naładować. No, a tu Grandma arrived in time to reveal the contents of the tablet. The secrets of Rhea are in the hearts of the stones, and for those whose weapons guard the creatures of the wild, there are new arts of war to be learned. I coś nas nauczy. Podrzuca wrogów do tyłu. Proszę. Udało ci się znaleźć runę zdolności. Każda runa zmienia działanie zdolności. Znika po jej użyciu. Spoko. Także widzicie, cały czas niby jest to samo, ale... Ale zawsze jest jakaś nowa niespodzianka. Jeszcze pójdziemy do tego zielonego kółka. Żeby wam... Cofnij, jeszcze się zabłądziłeś. A to jeszcze co nie wejdziemy, to wejdziemy tu. Życie mamy całe, więc przejdziemy i teraz jesteśmy... She flaunted her wings, begging to be chased. A, trzeba ją gonić. Zanim zniknie. Po śladach, nie zważając na wrogów. Pędzę, a potem po prostu trzeba tędy wrócić. Further she fled. Trzeba ją złapać. Patrzcie, co tu się dzieje. Co tu się dzieje, bracie? Do not linger. Znaleźć. Cornered in this game of cat and mouse. I zostawia nam coś zawsze. Tym razem tajemnicze jajo. Teraz, patrzcie, tutaj wygląda tak ta szybka mapa. Mogę wrócić i tych wrogów tutaj pokonywać. Ale zawsze jakieś złoto zostawiam. O! Tamtym zielonym się przenieść i jestem już w kolejnej planszy. Dobra, jeszcze szybko tych tutaj pokonam. Chciałbym wam pokazać jeszcze, jak wygląda tutaj w tej planszy boss na końcu. Jesteśmy w drugim... na drugim poziomie, a jeszcze jest tylko trzeci. Na końcu trzeciego jest boss. No ale jak widzicie, trochę to zabiera czasu. No i... nie mogę sobie nagrać w każdym momencie, bo po prostu... jak wyjdę, to... nie zapiszę, bo trzeba skończyć albo zginąć. Nie, no dobra, bo tak to mogę tutaj walczyć i walczyć. Wchodzę tu, przenoszę się i wychodzę w mojej krainie. Teraz tu mamy chyba przejście do, na trzeci poziom. Więc jeszcze sobie szybko zobaczmy trzeci poziom. Może nam się uda dojść do bossa trzeciego. Nie wiem, kto to jest. Wiedziałem kiedyś, że ktoś tu walczył z jakimiś dwoma takimi ogrami. Że to jest tutaj ten boss, bo tutaj te ogry też chodzą po planszy. Zagubione okopy. Trochę już znaleźliśmy w grze. Wow, dobra, przejdziemy to na szybko. No tak też widziałem, że się to... O, tu jest teraz taka runa, która uderza. The sight had become painfully all. Tutaj jest też taka dziewczynka, która jest schowana w tym budynku. The sorrow always hard for the guardian to bear. Not able to save. Tylko, że trzeba ją eskortować później. When all was thought lost, when the struggle was becoming too heavy a burden, a young voice cried out. Stifling his sobs, a small boy spoke of his mother. She was not far away, and returning to her was his only need. Teraz można go eskortować.
ma swoje życie, tylko że ostatnio to po prostu trafiłem na taką blokadę. Jeszcze pająki. No mnie pokonali chłopacy. Ten fioletowy tam jeszcze uderzy. Się skupiam to właściwie na tym małym. Nie udało mi się, jak mówię, jeszcze. No, to mamy jeszcze i to mamy jeszcze. O, i tu właśnie teraz patrzcie. Trzeba odciągnąć jakby od niego widok. Jakby go nie atakowali. Ale też żebym ja zaraz nie dostał. Chowamy się za drzwi. Chyba doszedł do mamy, co? Jest, udało się. Ale było ciężko. Tears slipped down the mother's face in praise of her good fortune, thankful for her son's safe return. And for the briefest of moments, the burden of Mount Morta became lighter upon the hero's shoulder. No, ale to byś jakieś dała nagrodę postaci w życie. Talizma, o, widzicie? Jednak większa liczba zdobywanej mory. Tylko, że ja mam 20 życia, więc... Chciałbym tu jeszcze jakąś miarę szybko, widzicie, dojść do tej... planszy. Może tak na szybko przelecę, bo wydaje mi się, że wiem, w którą stronę iść. A mianowicie tędy. Żeby tu jeszcze zobaczyć tego głosa. Tu jest jakieś przejście. Dobra, mamy tu. Totem, który odrzuca wrogów do tyłu. Uruchamiamy totem i on odrzuca wrogów do tyłu, ale my idziemy dalej. Oni, jak widzicie, zanim przyatakują, to ja trochę czasu mam. O, to odnawia cały pasek życia. Dobra, ale mi się tu w sumie spieszy, więc nie chcę się z nim bić. Patrzcie, jaka ta plansza jest wielka. Wiel gaśno, ilu tu wrogów, przeciwników. O Jezus, Maria, to już tak poleciałem. Dobra, teraz mamy tu drzwi. Co tu jest? Co tu jest? Proszę. Coś znaleźliśmy. Po prostu skrzynki. O, i mamy. Wybuchowa kulminacja, jakiś nowy czar. I tu jeszcze nowy wpis. Proszę, przydało się, udało się. No i teraz... Wyjdź stąd, bracie. Wybuchowa kulminacja. No i tak jak właśnie się przez tą całą planszę pozdobywa, przejdzie się, a ja widzicie, w ogóle nie korzystam z tego jej ciosu. No jak się przez tą całą planszę pozdobywa... Oj, tu mnie jeszcze gonią. Ale tu już nie przejdę. A, tu jest sklep. Dobra, może coś... kupię. Lepiej jakieś rzeczy. Ciągła nowa zdrowia i kule zdrowia mniej skuteczne. Zatruwa wrogów. Tylko to zawsze coś kosztuje. O, kupiliśmy sobie buty. Dobra, spoko. Jeszcze trzeba ich pokonać. I wejdziemy do bossa. Jest raczej niemożliwe, żebyśmy za pierwszym razem pokonali bossa. A przeważnie trzeba się trochę jakby uzbroić. To właśnie zamraża chyba to fioletowe. Tego żółtego trzeba pokonać. Ten żółty przywołuje. O, dobrze, że zdrowie dało.
Dobra, i jeszcze ten. Będzie można... Atak spowalnia wrogów, proszę. I znowu jakaś ciekawa runa. A ten co taki wyczarowany? Tam jest jakiś czarownik. Dobra, wchodzimy. Zobaczymy na szybko jeszcze tutaj, jaki jest boss ostatniej. Czy tej krainy, jakby tej planszy. Tak to trzeba chyba nazwać. Zawsze przed bossem jest właśnie takie miejsce, że tam jeszcze coś można pozbierać. Jakaś historyjka, którą potem można na szczęście przewijać. No nic tu nie zrobię. Aha, zwiększa prędkość ruchu. No dobra, wchodzimy. The creature that now threatened the hero was a crudely focused inferno of hatred and malice. Jak widzicie, trzeba uważać na jego uniki, znaczy na jego nie uniki, tylko szybkość ciosu. One raging beast was not enough. Właśnie, czyli tu są dwie. Surely two were. Teraz właśnie chodzi o to, żeby mieć dużo życia, bo to można użyć. Nam uda pokonać jedną, chociaż ale ja tę drugą strzelam niepotrzebnie, no i... Ale dobra, wiemy mniej więcej o co chodzi, czas przejścia 28 minut. I teraz nam wszystko podlicza jeszcze, zabici wrogowie, zdobyto morwa, ile tej morwy zdobyto, ile klejnotów i ile uleczonego zdrowia. Zabici wrogowie, on tak jeszcze sobie potem dodaje, jakby dolicza to. No prawie tych dwóch pokonaliśmy, więc myślę, że to się da zrobić. No i co? Znaleźliśmy gwoździe i teraz jeszcze zobaczmy, czy będzie historyjka, jak to budują. O, tu jakaś taka historyjka. Kto to idzie? Nie wiem, zaraz zobaczymy, kto to idzie. No, może jakiś nasz... While painful for a mother to see her son in sickness, was still better than missing him for so long. Mary knew that she would make caring for Mark her mission. Marek czy Mark? Zobaczymy, czy się nazywa Mark czy Marek. Mark had to warn them Mark about the dangers approaching, despite how difficult it was to talk. He started naming the villages that were evacuated, or worse, taken over by the corruption. But soon succumbed to fatigue and fell asleep. Mary recalled hearing of an herbalist in Caldipo Caves that would have the yarrow at hand needed to treat Marsh. The Bergsons would once again need to brave the treacherous caves in search of the herbalist. Pewnie jak znajdziemy lekarstwo, to on będzie mógł z nami też chodzić. Never would a wolf cub live in as nice a house as the one Ben was building. When asked what name to put on the house, Lucy yelled out, Riker! Riker the wolf cub! Riker. Czyli wilczątko będzie się nazywał Riker. Teraz możemy iść właśnie do warsztatu Bena. Mamy 1166 morwy, możemy sobie ulepszyć albo zbroję, albo atak. Pójdźmy może... Atak. Jeśli dużo to kosztuje, więc... No i dobra. Teraz jak wyjdziemy, to jeszcze raz będziemy po prostu zwiedzać jaskinie, aż nie pokonamy bossa. A tu jest właśnie mały ten coś powiem. Always eager to fight. Kevin's new exercise resembled a dance more than a fighting technique. With all the noise he was making with his practicing, the family might have trouble sleeping tonight. Nie za bardzo. Dobra, do zobaczenia w następnej części.